który zapowiada się niezwykle ciekawie. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Arbiter dzisiejszego meczu często przez palce patrzy na przewinienia graczy. Jak nie będą tego wykorzystywać, powinna zyskać na tym płynność gry. Zaczął się mecz. Mikołajczak. Murawski. Iwan Dziurdziewicz. Próbują rozegrać po skrzydle. Brawo za to podanie. Atak przerwany. Jest spalony. W ostatniej chwili przejęli. Murawski. Dobry atak flanką. Co z tego wyniknie? Uderzenie. Gol! Pokonał bramkarza. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Hernandez. Brawo, ładnie podał. Pole karne, dośrodkowanie. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Strata i przy piłce rywale. Opłacił się pressing i rywal za linią. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Znakomite dośrodkowanie. Ma piłka w bramce i mamy wyrównanie. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. Znakomicie gra głową ten zawodnik. Murawski. Bardzo dobre podanie. Można powiedzieć, że nieważne na której stronie boiska, ważne, że znowu są przy piłce. Chavez. Borja. Mikołajczak. Dobrze dograł. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Murawski.
Mikołajczak. Murawski. Świetne podanie. Ładne broni, ale piłka w grze. Przymierzył teraz z woleja. Chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Iwan Dziurdziewicz. Mikołajczak. Murawski. Celnie, dobrze. Oddaje piłkę koledze. Uderza! I ostatni gwizdek sędziego pierwszej części meczu. Do przerwy remis, wyrównane spotkanie. Oba zespoły prezentują dość dobrą grę, ale niestety słabą skuteczność. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Hernandez. Czy będzie dośrodkowywał? Piękne podanie. Jest w polu karnym przeciwnika. Doskonale zagrał. Celnie do partnera. Oddał piłkę. Szansa! Obronił Terasa. Mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Zespół traci piłkę. Sobiech. Ładne podanie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. No, trwa oblężenie bramki rywala. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Ale znakomicie budowany jest ten... No, prosto w zawodnika z pola. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. No i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Oba zespoły dokonują zmian. Atak pozycyjny dwóch. Jest szansa. Kapitalna obrona. Gra dziś fantastycznie. Piłka trafia do przeciwników. Wróć jeszcze raz. Groźnie, ale zdążyli na czas. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Przejęli piłkę. Sobie. Piłka w pole karne. Brawo, gol, który daje im prowadzenie. To się nazywa znakomite wyszkolenie techniczne. Jak pięknie złożył się, czysto trafił z woleja. Naprawdę gol rzadkiej urody. Chyba żaden bramkarz nie miałby tutaj szans. Proszę popatrzeć, z jaką precyzją strzelający umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. No, będzie gol i znowu remis, proszę Państwa. Mamy powtórkę tej bramki. No, powiem szczerze, że odpowiedź wspaniała.
Stracona bramka podziałała na nich jak płachta na byka. Ograł ich wszystkich jak dzieci, a później nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Murawski. Dobrze dograł. Pytanie, gdzie jest obrona? Udane piąskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Brogny. Murawski. Wynik już się nie zmieni. Koniec meczu, który kończy się rezultatem remisowym.